Pamiętacie, jak w dzieciństwie przychodził do Was Święty Mikołaj? Pamiętacie te emocje, radość, niepewność, zaskoczenie, euforię w momencie, kiedy otrzymywaliście prezenty? Tak było w dzieciństwie. Ale pewnie zdarzyło się Wam otrzymać kiedyś nietrafiony prezent, no bo okazuje się, że nawet Mikołaj potrafi się pomylić. I co wtedy? Wtedy musicie uruchomić swoje zdolności aktorskie. O! Jakie piękne druty! W życiu tego nie miałam, naprawdę super, ciociu, no tak, dziękuję. W sensie na pewno kiedyś coś z tego zrobię, może jakiś kosy? No, albo czapka. O, nie muszę czapki robić, dostałam! Piękna, ocieplana od środka, idealna na wyjazd w góry. Wow, co to za dekoracja! Wujek, to jest super pomysł, żeby dawać już takie ozdoby na kolejne święta. Nie, bo to jest jajko, tak? Na Wielkanoc? No super. Sweterek! Sweterek świąteczny? Z jelonkiem? Reniferkiem w sensie? Bałwankiem? Nie, reniferkiem, tak? Dobrze, kocham takie świąteczne swetry. One są takie milusiskie. No i rozmiarowo tak, tak ciepło ciocia o mnie pomyślała. Także nie, żeby miała taki luz, swobodę, super. Uwielbiam tak. Zawsze jeden taki sweter w roku się przyda. Super, dziękuję. Jeszcze jeden. Nie, no w ogóle jeden się przyda, a dwa to już luksus. I taki sexy ten sweter i trochę kobiecy, naprawdę. Połączenia kolorystyczne, takie niespodziewane, wyszukane dosyć. Dziękuję, naprawdę. Super pomysł. A to Boże, chyba wyczuwacie, że mam w sobie coś z dziecka. W środku ja mam to otworzyć? No dobra. A, tu jest guzik. Dobra, czekajcie, to się na pewno jakoś... Boże, nie wiem, w jakim sklepie to kupiliście, ale naprawdę obłęd, kocham to. Pomadka, super! No, kosmetyki to ja uwielbiam. Kolor? Taki intensywny. No... Fioletu jeszcze nigdy nie miałam, także chętnie spróbuję. Tak, tak, jak w czerwieni mi do twarzy, to w fiolecie też na pewno. Super, dziękuję. Dlatego dziś będzie o świątecznych prezentach, o tym, czego nie kupować, żeby uniknąć wpadki i aby prezent, którym obdarujecie swoich najbliższych, nie stał się tak zwanym prezentem przechodnim, czyli żeby za rok nie trafił w inne ręce. Na początek kilka prostych zasad. Po pierwsze, nie zostawiajcie zakupu na ostatnią chwilę, bo to uchroni Was tak naprawdę przed wyrzuceniem pieniędzy w błoto. To jest zasada, której ja akurat trzymam się bardzo mocno. Zawsze mam prezenty zrobione ho-ho przed świętami, bo właśnie nie chcę w ostatniej chwili biegać, szukać i kupować czegokolwiek, tylko żeby był dla jakiejś osoby jeszcze prezent, którego mi brakuje. Przemyślcie dobrze swój zakup i ewentualnie wcześniej zróbcie rekonesans, żeby nie było takiej sytuacji, że kupujecie komuś piękne etui na telefon, a okazuje się, że on ma zupełnie inny model. Pamiętajcie, nie kupujecie prezentu dla siebie, tylko dla konkretnej osoby, więc fajnie, żeby ten prezent miał jak największą szansę przypaść tej osobie do gustu. Jej, nie Wam. Pomimo tego, że ja uwielbiam książki i uważam, że są doskonałym pomysłem na prezent, unikajcie jednak kupowania poradników w stylu jak znaleźć faceta, jak przestać być singielką, jak schudnąć, jak zacząć oszczędzać, bo naprawdę taka książka może kogoś urazić. Dziś pokażę Wam fajne pomysły na prezenty do 100 zł, 300, 500 i powyżej, a na koniec pokażę Wam prezent, na który nie wydacie ani złotówki. Jak zapewne wiecie, jest to kawiarka. Ja tak naprawdę o istnieniu kawiarki dowiedziałam się we Włoszech. Dowiedziałam się od takiej starszej pani, która była właścicielką mieszkania, które wynajmowałam tam, jeżdżąc na lekcje tańca do moich włoskich trenerów. No i słuchajcie, okazało się, że z tej kawiarki wychodzi cudowna kawa. Sposób parzenia jest ekstremalnie prosty. Tutaj się napełnia ten pojemniczek wodą, po środku sypie się kawkę już mieloną, no i pod wpływem temperatury i ciśnienia robi nam się wspaniałe espresso, więc dla osób, które uwielbiają kawę i nie wyobrażam sobie poranka bez tego napoju, to jest doskonały prezent. Pora na drugi prezent.
tym razem coś dla osób, które mają chrapkę na zdrowe odżywianie. Mam wrażenie, że każda osoba tuż po świętach, po tych wszystkich tłustych potrawach i po tej ilości jedzenia, które będzie już za nami, mamy ochotę na coś lekkiego, pożywnego, nieobciążającego. Taki blender jest świetnym wyjściem. No i najlepiej oczywiście przygotowuje się w nim koktajle owocowe, warzywne. Akurat ten model jest fajny, bo ma świetne akcesoria. Pierwsze z nich to jest butelka, w której można przygotować napój i można ją wziąć po prostu ze sobą. Czy jeżeli rano nie zdążyliście sobie wypić koktajlu, czy po prostu robicie, nie wiem, w ramach drugiego śniadania, zabieracie do biura, to jest właśnie super sprawa. Ten blender ma nóż ze stali nierdzewnej, więc może też kruszyć lód. To powoduje, że na przykład latem też możecie tutaj zrobić sobie super chłodne napoje i żeby utrzymać właśnie tą niską temperaturę przez dłuższy czas, w dodatkach do tego blendera są również takie wkłady chłodzące. Więc jest to dobra opcja zarówno na napoje, które chcecie pić latem, jak i zimą, czyli przez cały rok. To urządzenie to jest generator pary. I o jego istnieniu, ale też ogromnej przydatności, dowiedziałam się podczas pierwszego pokazu mody moich sukien ślubnych. W ostatniej chwili, zanim modelki wychodziły na wybieg, doprasowywałyśmy te ostatnie detale na sukniach. No i cóż, dlaczego taki generator pary jest fajny? Po pierwsze, bardzo szybko się nagrzewa. Po drugie, ma długi kabel, więc można swobodnie sobie tutaj nim poruszać. Po trzecie, nie trzeba wyciągać deski do prasowania, żeby go użyć. Po czwarte, można go używać właśnie do bardzo delikatnych tkanin, tak jak ja robiłam to z sukniami ślubnymi. On przy okazji też zabija bakterie, aż w 99%, więc jest to też coś przy okazji dla naszej zdrowotności. Także jest to prezent zarówno dla tych kobiet, które nie uwielbiają prasowania, jak i dla tych mężczyzn, których kobiety nie uwielbiają prasowania, bo z tym sprzętem faceci poradzą sobie z własną koszulą sami. Pora na następny prezent. No i właśnie, co to jest? Ładny, nowoczesny design i jak potrzebne nam zastosowanie. Moi drodzy, jest to nawilżacz powietrza. Ja, dopóki takiego urządzenia nie posiadałam, nie byłam w stanie docenić jego zalet. Ten oprócz nowoczesnego designu ma jeszcze taką funkcję, że jest sterowany ze smartfona, więc dla tych z Was, którzy lubią gadżety, na pewno jest to ważna informacja. Nawilżacz powietrza można tak naprawdę stosować cały rok, ale kluczowym okresem jest okres zimowy, czyli okres grzewczy. W momencie, kiedy w naszym domu zaczynają działać grzejniki, wysusza się powietrze. Co to powoduje? Wysuszają się nasze śluzówki, wysusza się nasza skóra i nieco pogarsza się jakość naszego funkcjonowania, przede wszystkim za sprawą gorszego snu. Taki nawilżacz spowoduje, że będziemy lepiej spać, a dobrze wyspani czujemy się naturalnie lepiej i lepiej funkcjonujemy w ciągu dnia. Więc kupując taki nawilżacz wybranej przez Was osobie, dbacie nie tylko o tą jedną konkretną osobę, ale też o całą jego rodzinę. Pierwszy prezent w tej kategorii cenowej. Co to będzie? Taram, taram, taram. Coś dla tych, którzy boją się dentysty, bo im czystsze i zdrowsze zęby, tym mniej wizyt, oraz dla tych, którzy cenią sobie piękny uśmiech, czyli szczoteczka soniczna. Słuchajcie, zakup szczoteczki sonicznej na prezent to jest po prostu super opcja. Po pierwsze, tak naprawdę dbacie o zdrowie tej osoby, którą obdarowujecie taką szczoteczką, a po drugie jest to rzecz, której używa codziennie, niektórzy nawet dwa razy dziennie, a niektórzy nawet jeszcze częściej. No i cóż fajnego w sobie ma taka szczoteczka? To jest szczoteczka elektryczna soniczna i to należy podkreślić, ponieważ oznacza to, że działa ona przy użyciu technologii fal dźwiękowych. Pasta nałożona na taką szczoteczkę przy pomocy tych fal dźwiękowych jest rozbijana i tworzą się z niej takie malutkie bąbelki. No i te bąbelki są w stanie dotrzeć do każdej najmniejszej szczeliny w naszej jamie ustnej, w każde miejsce, w które powinna dotrzeć, bo jest tam taka potrzeba. Więc używając tej szczoteczki mamy pewność, że nasza jama ustna jest utrzymana w możliwie największej czystości. Także jest to idealny prezent dla kogoś, kto chce mieć śnieżno-biały uśmiech. Kolejny prezent
to rzecz, która w moim domu rodzinnym pod choinką pojawiała się bardzo często. Mam wrażenie, że jest to taki klasyk gatunku, ale zastanawiam się, czy bardziej z tego prezentu cieszą się kobiety czy mężczyźni? Co to jest? To jest oczywiście golarka męska. Dlaczego zastanawiałam się, kto się bardziej cieszy? No bo niektórzy faceci faktycznie lubią się golić, ale jest ogromna rzesza mężczyzn, którzy nie lubią tego robić. Natomiast kobiety zazwyczaj lubią mieć, uwaga na szczotkę, lubią mieć ogolonych facetów, którzy ich nie drapią po twarzy. Ta akurat golarka ma jeszcze fajny ergonomiczny kształt, oczywiście trzy ostrza, dostosowuje się do kształtu twarzy, ma łatwo wymienną głowicę, więc to są te wszystkie techniczne szczegóły, które podobno mają znaczenie. Dla mnie ważne by było to, że bardzo szybko się ładuje oraz, że takie jedno ładowanie starcza nawet do 3 tygodni użytkowania. O, i to jest super. Także klasyk. No i okazuje się, że kobiety cenią sobie gładkość nie tylko u mężczyzn, ale może nawet przede wszystkim u siebie samych. Dlatego fajnym prezentem dla każdej kobiety jest depilator. Bardzo szybko usuwamy niechciane owłosienie, nawet do 4 tygodni. Po takim jednym użyciu włoski nie odrastają. Tutaj w tym urządzeniu mamy aż 32 pęsety, które działają naprawdę szybciutko. Na przykład jak sobie jedziemy na wakacje, to robimy raz golenie i zapominamy o tym przez cały czas plażowania. W zestawie z tym depilatorem są różne akcesoria, między innymi taka szczoteczka. No i ta szczoteczka składa się z 50 tysięcy włosków, które na przykład idealnie złuszczają na skórę. I jeszcze na koniec chciałam Wam powiedzieć, że na jednym pełnym ładowaniu ten depilator może działać około 40 minut, więc jest to naprawdę fajny, praktyczny prezent dla każdej z nas. Przechodzimy do prezentów coraz większych, ale też mam wrażenie coraz bardziej wyszukanych. To będzie idealna propozycja, chciałoby się powiedzieć dla panów, ale mam wrażenie, że tak naprawdę dla par. Co to takiego? Moi drodzy, to jest chłodziarka do wina. Dlaczego powiedziałam, że dla par? Ponieważ jak będziecie mieli romantyczną kolację we dwoje, to już zawsze będziecie pić wino podane w idealnej temperaturze. Czy to nie jest wspaniała wiadomość? Tak naprawdę temperatura wina bardzo mocno wpływa na jego smak. Dlatego wino musi być przetrzymywane i podawane w odpowiedniej temperaturze. Ta chłodziarka pomieści 14 win, 14 butelek, nie muszą być to wina. I dzięki temu, że z przodu jest szybka, to od razu wiecie, jak winko się kończy. Co jeszcze o tej chłodziarce mogę powiedzieć? To to, że ma regulację temperatury od 5 stopni aż do 18. A to powoduje, że możecie w niej trzymać zarówno szampany, wina musujące, wina białe, różowe czy czerwone, ponieważ tak, szampany i wina musujące trzymamy w temperaturze od 6 do 8 stopni, wina białe i różowe od 10 do 12, a czerwone od 16 do 18. Więc tak naprawdę wszystko, na co macie ochotę, jesteście w stanie w idealny sposób tutaj przetrzymywać. Słuchajcie, przed nami prezent, który jest dość drogi. Dlatego ważne jest to, że jest prezentem dla całej rodziny, a można się na niego też zrzucić w kilka osób. Natomiast kupując ten prezent, dajecie osobie obdarowywanej najważniejszą rzecz, czyli czas. Co to jest? To jest robot sprzątający, czyli tak naprawdę taki odkurzacz, który ma dodatkowo funkcję mopowania. I co on powoduje? Wy sobie na przykład idziecie na spacer z dziećmi, spacer z psem, bądź na zakupy, a w tym czasie podłoga w Waszym domu jest doprowadzona do perfekcyjnej czystości. Więc jest to idealny prezent dla rodzin z dziećmi, dla właścicieli zwierzaków domowych. Jest to super propozycja dla bałaganiarzy, którzy nie znoszą sprzątać. I jest to idealna propozycja dla pedantów, którzy muszą mieć wszystko sprzątnięte w najdrobniejszym calu. No i ten sprzęt przede wszystkim właśnie zaoszczędza Wam czas. Wydawać by się mogło, że ten prezent to zwykły odkurzacz. Umówmy się, to jest rzecz, która wykonuje potężną pracę za Was. I mam wrażenie, że to jest też rzecz, z której na przykład bardzo ucieszą się nastolatki, bo odejdzie im nieco obowiązków domowych.
Słuchajcie, jestem przekonana, że ogromną część tegorocznych prezentów będziecie robić przez internet, bo gdzieś tam sytuacja nas do tego bardzo mocno skłania. Dlatego ja chciałam Wam powiedzieć, że te wszystkie produkty, które dziś Wam pokazałam, pochodzą właśnie ze sklepu internetowego al.to i ten sklep ma masę pozytywnych opinii, natychmiastową wysyłkę i możliwość zwrotu produktów aż do 21 dni, więc ja właśnie z niego sobie skorzystałam. Jak bylibyście zainteresowani dokładnie tymi rzeczami, które dziś tutaj pokazałam, to w opisie filmu wrzucę Wam linki do poszczególnych produktów. A teraz powiem Wam jeszcze o tych prezentach, które zapowiedziałam na samym początku, czyli o prezentach, na które nie musicie wydawać pieniędzy. Słuchajcie, mam wrażenie, że w tamtym roku wspominałam Wam już o takich prezentach, które możecie zrobić no w sumie własnoręcznie i od serca dać dla swoich bliskich. I faktycznie te prezenty nie wiążą się z tym, że musicie lecieć do sklepu i coś kupić. No, może ewentualnie skarpetki. Ale najważniejsze jest to, żebyście własnoręcznie stworzyli swoje własne bony prezentowe. No i na przykład tak może wyglądać taki bon prezentowy. No ja wymyśliłam, słuchajcie, że ten bon będę sobie właśnie chować w skarpetce takiej świątecznej. Myślę, że to jest dosyć fajny, uroczy, taki bardzo klimatyczny pomysł. I tutaj mam tak, bon na domową kolację przy świecach. Fajna rzecz, dostać to od chłopaka, ekstra, albo dać chłopakowi. Bon na 10 śniadań. Taki prezent od męża. Bardzo miłe. Albo wyobraźcie sobie, dziewczyny, jak dobrze sobie robicie, na przykład dając bon na 10 śniadań. Przez cały rok wydajecie mu tylko 10 śniadań. Żartowałam. Dobrze. Dalej mamy bon na domowy masaż. To może być bardzo przyjemne, prawda? Fajnym pomysłem jest też to, żeby na przykład powiedzieć swojemu na przykład partnerowi, że w tym roku dajecie sobie bony, żeby on też jakiś bon dla Was przygotował. No i wtedy może w jakiś konkretny sposób odciążyć Was z Waszych domowych obowiązków. Na przykład wyobraźcie sobie, że otrzymujecie bon na przykład na 100 opróżnień zmywarki. Możecie również Wy dać bon na coś fajnego dla swojego faceta, na przykład 10 umyć jego auta w roku. No, obojętnie w jakim stroju chcecie, to już nie wnikam, to są Wasze prezenty, pamiętajcie. No i cóż, moi drodzy, na sam koniec mogę jedynie powiedzieć, że w tym roku życzę Wam samych udanych prezentów. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.